Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry Hearts of Iron 4. Moi drodzy, kontynuujemy oczywiście naszą rozgrywkę. Cóż, dorzuciłem troszeczkę konarmi tutaj jeszcze. Nie za dużo, bo znowu też nie ma jakiejś specjalnej potrzeby. Jakie w metu macie rozkazy? Wycofaj się z tego rozkazu, przyjacielu, mój drogi. Bo to obstawiasz tylko Hiszpanię, tak? Dobrze, to wycofaj się z tego garnizonowania na razie. Rozdajmy ten rozkaz garnizonowania tej armii, powiększmy na ten region. Możecie i tutaj też garnizonować, mi to nie robi problemu. Dołożyłem troszkę więcej jednostek, więc powinno być w porządku. Tu są jakieś samoloty w Katalonii, myślę, że możemy je wycofać, to nie robi problemu. Te myśliwce również. Czy gdzieś potrzebuję jeszcze samolotów? No w dużej mierze już tylko tutaj. Naszło mnie jeszcze, że skoro posiadam tutaj jakieś kilka brygad myśliwców, walczyć nad wschodnimi Chinami, tak? Tu przez chwilkę wróg latał. Z Okinawy wylatacie, tak? Okej, pokaż Okinawę. Zatem... Możesz ty być. Mam na bombowce taktycznym jakiegoś asa? To ty bądź. Tu włóżmy dwóch asów zatem. Czy coś jeszcze potrzebujemy? Podmieniłem tego typa od lotnictwa? Podmieniłem. Myślę, czy coś tutaj zmienić. Logistyka armii to jest jeden, drugi to jest eskorta. Gdyby dało się zwiększyć zasięg samolotów, to był bardzo miło było, to było miło widziane, mile widziane. O. Wsparcie z powietrza, przyjazd doświadczenia, kara za złą pogodę. Szczerze mówiąc, o tym myślę. Nie jestem pewien. Tu może być obrona armii, luzik czy szybkość. Ciebie podmieniliśmy. To jest przyrost siły politycznej, odporność na zmiany ideologii. Szczerze mówiąc, nie jest mi to jakoś niezbędne. Infrastruktury, rafinerie. Prędzej to już to buduje. Jeżeli już cokolwiek. No. Prędzej to ciebie wolę. Myślę, czy pójść na... nawet na full mobilization nie mogę pójść. Samoloty lekkie, projekt nadokrętów, szybkie czołgi. Dobra, lećmy. Wkurzyłem się trochę o to Okinawy, nie powiem. Puścimy nową inwazję, zacznijmy trochę tutaj robić jakieś island hopa. Niestety to wszystko pójdzie do USA, więc cały to będzie... nic nie warte, rzekłbym. Chciałem powiedzieć troszkę wyraźniej, ale powiedzmy, że się powstrzymam z tym. Pieprznijmy wyższą klasę niszczyciela, to akurat sobie zrobimy jakiegoś sensownego. No, Amerykanie czyżby się desantowali? Niestety zostaliście przechwyceni, przyjaciele. Coś tutaj próbujemy utopić, ale niezbyt nam to wychodzi. Tak, próbujemy zdecydowanie utopić. Pokaż moje Seek and Destroy. W ten sposób. Bo tu widzę, że jednak Japonia nasuwa trochę. Swoimi stateczkami śmiesznymi. A, to jakieś tam niezadowolenie, to w północnej Afryce. Powiedzmy, że nie jest to dla mnie najistotniejsze. Promowanie weteranów myśliwskich. O, lotnictwo morskie ja bardzo lubię. Niech działa. Jak te statki i ich naprawy? Aha, okej. Okay. A ty? 2 sierpnia zostaniesz naprawiony. To nawet przyzwoicie. Dobra, tu jakiś niemiecki konwój został zatopiony. Boże, że ci Rusy są tak słabi, jeżeli chodzi o zajmowanie tych Japończyków. Są tak biedni. Jakim cudem wy to zrobiliście, to ja nie wiem. Ta Japonia musiała być naprawdę pijana, jak z nami walczyła. Pal 6. Dobra, idźmy na ten czołg. Zaraz zaczniemy przekształcać nasze dywizje pod czołgi średnie. Co tam, mordeczko? Powiedz, co ci nie działa? Proszę przygotować desant z Szanghaju do... Wiem, że się znajduje baza morska. No i co w związku? Jakim cudem brakuje ci transportowców? To jest za mało. Nie wiem. Może i to jest za mało, nie wiem. Ciężko im powiedzieć. Dobrze, jeżeli to jest za mało, w porządku. Niechaj tak będzie, jest ostatni. To
Będzie już zaraz odpowiednia ilość. No bo to już jest po prostu jakiś dramat. Jakby to powiedział Zbyszek Stonoga, lecimy. Amerykanie próbują coś zbombardować, a po prostu nic z tego nie wychodzi. Nawet się dropnęli Amerykanie. Widzicie? Pojedynczymi jednostkami niby, ale... Zawsze. O, strąciliśmy coś. Jak miło. Konwojowce niemieckie. Co ja zrobiłem? Coś kliknąłem i nie zauważyłem co. Mongolię? Nie. Kurde, teraz nie spauzuję i nie sprawdzę. A mogę wypowiedzieć wojnę z ZSRR w jakiś sposób. O Jezu. Ale zgałganiłem. Ja pierdzielę, czemu ja to przeklikałem? Miałem myszkę na środku ekranu, no i tyle. Bronią się w tej Hiroshimie. Dobra, pieprzyć ten twój rozkaz. Zmienię się tam. ASAP. Szybko na morze wychodzić. Musicie utrzymać te lokacje, chłopaki. Dobra, Czesi weszli. Nie, Filipiny, przepraszam. Wyglądali jak Czesi. Nie chcę twojego korpusu ekspedycyjnego, mam to w pędzlu. Dobra. Wyrealizujcie, czemu nie atakujecie. W Hiroshimie będziemy od razu. Wchodzą francuskie wojska. Brytyjskie, wszyscy się zaczęli nagle dropować, co? Dobra, w tę stronę. Puszu, puszu. Zobaczymy, czy wszystko zostanie przypisane im, czy część do mnie się znajdzie. Na razie widzę, że USA tylko kontroluje. Jednak dropnęli się pierwsi. Dobra, moje dywizje już lecą, widzę. To duży plus. Amerykanie po prostu na bezczela się tam dropnęli. Jakoś tak, ja tu widzicie, kombinuję z jakimiś dropami. Amerykanie weszli jedną jednostką, że się będą pieprzyć, nie? Dobra, mordeczko, usuń sobie ten rozkaz. Twoja linia frontu teraz przebiega tutaj. Nie, tak, tak, tak i tak. Zapraszam, panowie. Zajmij ten porcik elegancko. Dobrze. Japońcy nawet nic specjalnie cokolwiek mają, żeby walczyć. Ale zaraz upadną. No to wygląda, jakby miał być koniec wojny zaraz. O, lotniskowce. Okej, nie wiedziałem, że tak działa. Brawo, udało nam się zająć to. Jestem sam z siebie dumny. De Gaulle. Poproszę linię frontu tu, teraz. Usunąć tę linię frontu. Nie trzy jednostki, ale dwie. Wyjdźcie już tam. Ty idź wykonuj rozkazy, cała reszta. Do tego frontu. I tu. Realizować. Nie, jeden potrzebuje oddział. Dobra, ty idź dobrze, dobrze, dobrze. Miło z waszej strony.
Ciskajcie zatem. Serio, co wy tam macie? Dobra, dajcie mi lotniska. Nie mogę się wystawić jeszcze na tych lotniskach. Czemu? Nie wiem czemu. Mhm. Puszu, puszu przez rzeczkę. Spoko, wróćmy dominację powietrzną, bo Amerykanie nie pozwalają mi wpuścić tych samolotów. Nie wiem z jakiego powodu. Okej, nowa klasa niszczycieli. Może być i ta produkcja podmieniszczyciel na... Gdzie jest to? Nie Minewr, tylko to jest Horst Bayard. Okej. Silnik nie będzie w maksa. Nic się na tym w dużej mierze nie traci. Coś tracę? Atak torpedowy. Mhm. Może być tak. I będziecie pracowali na tym okręcie. Okay, go. No przepychajcie, przepychajcie panowie, dziarsko. Kochi. Będzie moje za momencik. Cokolwiek to oznacza. Dobra, chłopaki, widzę, że się wycofują na pozycję. A pójdziemy na Osakę, na Goję, Tokio i tak dalej, i tak dalej. O, Zjednoczone Królestwo. A napiszmy do Amerykanów. Hej, Mordot, przekazałbyś mnie na prowincję? Poproś o Kyushu. Wyślij. Pierdol się, Amerykanie! Przed chwilą było, że się zgodzicie, chujki. O. Co za cfele? Mędy. Byście spłonęli. Pójdę sobie, zabiorę sobie moje wojska stąd i zobaczymy, jak się będziecie bawili. Tak wam powiem. Dobra, kończymy tę wojnę, słuchajcie, bo tutaj nie ma co już długo walczyć. Już nie ma nawet o co walczyć za specjalnie. Dajcie mi tylko lotnisko. Jakoś Brytolem potrafiliście to oddać. Kurwa, jeszcze nie potraficie lotniska zdobyć jednego. Za gałgany. Hej, halo, Ameryka. Dawaj mi te prowincje. Mędy. A ty, Sinchuang, chcesz mi coś dać? Nie, nie chcesz. Dobra, puszujcie, puszujcie, panowie. Dziarsko! Jeszcze nie mogę nawet na... My coś musimy mieć ze sobą. Poproszę o kontrolę nad... Kyushu. Nie, może to jest Shikoku. Dobrze. Jezu, w końcu. Dawaj mi tu myśliwce. Raz, dwa. Go. Raz, dwa. Go. I bombowce taktyczne. Mam jakieś lepsze? Mam. Leo. Go. Raz, dwa, trzy. Nad Japonię. Co jest? No widzę, że się wystawiacie z rezerw, to możecie latać tu. Hop, hop, hop. W ten sposób. Bo Japonia ma dużo myśliwców. Pozwólcie mi wystawić ich więcej, to chętnie wam naprawdę pomogę. Tylko pozwólcie mi. Raz. Dwa. No serio ich użyję. Dobra, dajcie mi tylko to zrobić. Dobra. Więcej myśliwców. No to jest 8 baza morska, nawet przyzwoicie. Teraz się powinny moje pierwsze samoloty pojawić. Zrealizowali plan, bardzo dobrze. Okej. Okay. Miło. Wasz pusz będzie zakładał iść tam. Mhm. Co się zaczyna dziać w powietrzu? Rozpierdol. Co innego. 1000. Rozpierdalamy im więcej. Dobra, mamy lepsze samoloty, jak zwykle. Dobra, De Gaulle, pchajcie to. Nie ma na co tu patrzeć. Okej. Okay. Że normalne dywizje tu przysłałem w końcu. Dobra, wygląda to, że wojna ma się ku końcowi i to dosyć dobrze. Tu jeszcze jakieś pozostałe śmieszne japońskie niedobitki. Pieprzyć ten twój korpus ekspedycyjny żenujący. Dobra, szczęść te konwoje w takim razie też. Brawo, dzielni żołnierze moi. Poproszę wykonać stąd inwazję w takim razie.
Tu do tu, go. Samodzielni żołnierze nie potrafią przepchać, jak to jest możliwe? Okej, okay, klasa de gras, czy cokolwiek innego. Żeby klasę Phoenix zrobić. Akurat okręty podwodne używam. O dziwo. Myślę, że najlepiej, naprawdę niszczycielami, okrętami podwodnymi walczy najlepiej. Chociaż jak zauważyłem, to naprawdę letniskowcy robią rozpierdol. Jakoś nie musiałbym zagrać kiedyś przeciwko jakiemuś graczowi, który też używa floty, żebym mógł jakoś faktycznie realnie porównać używanie tej floty, bo komputera pokonać na morzu to nie wiem. Żadną jeszcze, w żadnej kampanii nie miałem jeszcze z tym problemu. Nawet ostatnio, teraz dzisiaj nagrywam jeszcze Polskę, rozdupcyłem Royal Navy, więc... Nie znajduję jakoś, powiedzmy, trudności w tym. Amerykanie wszystko przejmują, no cóż. Na szczęście mam i tak największą partycypację. Amerykanie mają ile? 3%, a miejcie sobie. Nie mam bombowców strategicznych, nie? Mam tylko taktyczne. W porządku. Jak tutaj lotniskowo wygląda? Całkiem okej. Okay. Pozbądź się teraz was. W zamian za to polecę tutaj moje bombowce taktyczne. I zacznijcie robić bombardowania taktyczne. Czy strategiczne, znaczy się, chciałem powiedzieć. Nie jesteście w to najlepsi, ale w porządku, coś wymyślimy z wami. Go. Za to są zawsze jakieś punkty. Okej. Okay. O, wolne cywilniaki. Patrzcie, wszystko naprawiliśmy. Niesamowite, co? A zrób tu jakieś dobre autostrady w Chinach. Żeby nas pamiętali, że za Daladiera zbudowali autostrady. Proszę, jakie Elite Forces. Dobrze. To tam? Jesteście w ruchu? Dobrze. In motion. Przejmujcie. Błoto. Okej. Okay. No to jest właśnie problem, z którym zderzali się w ogóle żołnierze walczący na Pacyfiku. Generalnie błoto było jednym z większych problemów ich. Dobra, w porządku. Macie te prowincje? Brawo, gratuluję. To kolejny island hop stąd. Tym razem tu. Realizujcie jak gotowi. Aha. Nie może być celem desantu, bo jestem za daleko. Usuń ten rozkaz, jakbyś był tak dobry. Serio, nie możecie cały czas się zdesantować? Upadek Tokio. Co, jeszcze Japonia chce walczyć? O Jezus Maria, co za uparciuszki, co? Rozbijamy im tu jakieś armie. Po wykonaniu tego rozkazu proszę przejść ku temu. No trzeba było im atomówkę rzucić, może by się wtedy trochę opamiętali. O, dobrze, agresywnie wykonujesz plan, to jest duży plus. O, okręty desantowe w samoporę. Nowy lotniskowy jest w 30 dni. Nie wiem, czy ile wy macie w ogóle dywizji? W ogóle cokolwiek macie? Aha, okej, okay. To oni mogli się potracić pewnie przy jakichś śmiesznych inwazjach, które chcieli robić, coś takiego, tak się często zdarza w dużej mierze, zauważyłem. Dobra, bitwa morska, no. I tu pozostaje jeszcze jakaś śmieszna enklawa, ale to... Już raczej nie muszę się tym za specjalnie przejmować. Ja mam w planach przede wszystkim przyjąć całe Niemcy. Zobaczymy, co z tą zrobimy jeszcze rzeczą. Zastanawiam się, czy nie mogę im gwarantować niepodległości, nie? Myślę, czy im coś nie wysłać znowu. Mam jakiegoś samolotu dużo? Mam trochę przestarzałego typu. Wyślij im raz. 1000 sztuk. Może coś z tym zrobicie. A bijcie się z tą Rosją. Mi to rieba akurat. Puszu, puszu, panowie. To naprawdę nie ma co zwlekać. Tu już trzeba bić kurwy i złodziei. Nic więcej. Mhm. Okej. Okay. Coś tam taktyczne moje bombowce próbują desantować? Czy dropować? Patrzcie, za bombardowanie jakieś tam punkty zawsze zbiera się. Może faktycznie warto budować te strategiczne, żeby tych punktów zawsze delikatnie więcej zebrać. Dobra, pokażcie mi teraz te frakcje. Czy ktokolwiek tutaj jeszcze chce walczyć? Na całe szczęście już nie. Dlaczego jeszcze wy nie skapitulowaliście, powiedzcie mi? Aha, 12% punktów zwycięstwa. Trzeba zdobyć Sapporo.
żeby móc wykonać olimpiadę. I dopiero wtedy będziemy mogli wygrać chyba, tak? Dobra, puszujcie za tymi jednostkami. Brawo. Dało wam się. Moi dzielni francuscy żołnierze. Wykonaliście cel. Próbują jeszcze się stawiać oporu, ale to... Resistance is futile. Futile? Jakoś tak to się mówi chyba. I Sapporo, i zakładam, że będzie pizdil. Trzy dni potrwa jeszcze ta bitwa, no proszę. Zaraz wymyślcie, czy macie jakąkolwiek organizację, którą możecie utracić? Jest klasa lotniskowca nowa. To będzie Jean Bart. No, jest nowa klasa czołgu. Okej. Okay. Jest i Sapporo. Eduardo Adier twierdzi, że tchórzliwy japoński naród nie wytrzyma dłużej przytłaczającej presji strony wojsk francuskich. Rząd japoński postanowił puścić kolejne dość silne wygnanie. Główne siły skapitulowały i obecnie ich terytorium kontroluje Francja. Wojna trwa dalej w innych rejonach, choć oś szybko traci siłę, póki co alianci mogą odtrąbić wielkie zwycięstwo. 4000 punktów. Rosja widzi, że z nami będzie sobie partycypować w wojnie. To bardzo dobrze się składa, bo ja planuję zrobić tak. Mogę bez tego, bez tego, bez tego, bez tego. Jeszcze mi nie dacie? To nie jest Berlin, to jest Ostmark. Dolny Śląsk, a? No dobra, bez Dolnego Śląska. Koniec tury. Co tu się wydarzyło? Aragonię stworzyliście mi marionetkową. Wy śmiecie. Nie mogę. Bez tego? No, nie za dużo będę mógł zrobić. Bez tego, bez tego, bez tego, tego, tego. No? Bez tego. Kto tutaj co porobiliście? Królestwo Libii? Co za chuje mi zrobili? Rzesza Niemiecka. Ale te Ruscy są cfelami. Wszystko co ja zająłem, to mi zabierają. Republika Hiszpańska. Gdzie to niby powstało? Aha, tutaj. Tam zmieniliście rząd Japonii. Bułgarii. Dobra, to mam w pędzlu. To bym zabrał jeszcze. Bo trochę tu powalczyłem, nie powiem. Chociaż Lombardię bym wziął. Nie mogę. A tak? Tak mogę. Może ten sposób? Państwo chińskie mi satelitowali. Pytanie, czy chcę to pobrać jeszcze im. Tu w sumie gówno było, więc może w pędzlu to. Doczyliśmy sobie Niemcy, co tam chce. Wow. Choć nie za dużo im mogę zabrać. Dobra, nie będzie, że tyle. Okej. Ciasno się robi już na tej wojnie. Mogę jeszcze to? To. Tu nie mogę. A gdybym odjął to? A wziął coś bogatszego tutaj? No załóżmy, że tak. No załóżmy, że pomij. O, i teraz mam więcej punktów. Teraz mogę więcej pobrać.
Dobra, tak, to chcę jeszcze. No, w Chinach mi wszystko pozabierali. A czyje to będzie niby? Nie wiem. Na jakieś wyspy bym pozabierał, nie? Albo kolonie chociaż. Na przykład tu. Spoko. Co jeszcze mogę zajebać? Sycylię, bo czemu by nie? Mogę też końcówkę buta włoskiego zabrać, bo też fajne. Może Okinawę? To jest zawsze strategicznie fajne miejsce. Co tutaj jeszcze są? Aha. Tu się mogą Amerykanie nie zgodzić, nie? No załóżmy, że tyle. Dobra, czy ja się chcę w te regiony bawić? W gruncie rzeczy to nie. Pokaż Japonia. Poczekajcie. A zrób pominięcie jednej tury. I teraz wyzwól ten kraj. Załóżmy. I co tu jeszcze można zrobić? Dobra, chrzanić już tę konferencję. Francja przyjęła 52 regiony. Republika Bułgarska dołącza do Międzymorza, miło. Czyją tu jesteś marionetką? Pewnie Rosji. W istocie. A ty? Też Rosji chyba, tak? Tak, też Rosji. Viva la France, że tak powiem. Viva la France. Pytanie, co dalej? Państwo, Japonia spiskuje przeciwko nam. To by było nawet ciekawe, gdyby zdecydowali się mi wypowiedzieć jeszcze wojnę. Nawet, bo nie powiem, że jakoś specjalnie. Aczkolwiek... znalazłbym w tym jakiś sens przynajmniej. Chińską Republikę Ludową to ja wyzwoliłem, to akurat powinni być mi bardzo wdzięczni. Albo nie, ty to w ogóle wiesz co, mordeczko? Ty to możesz przede wszystkim się wziąć tutaj i usunąć sobie tamten rozkaz. O, beznadziejny. Wziąć proszę ja ciebie się tutaj zgarnizonować. Na przykład na terenie Francji załóżmy. O, w ten sposób, ładnie. I w tym momencie wyskakujesz też z tego teatru. Ty, przyjacielu, dołączysz się do tamtej armii. Nasze rozkazy. Upewnię się, że znasz. Jeszcze się zgarnizonujcie tutaj. Norwegia dołączyła do aliantów, miło z jej strony. Azjatycka armia zaś poprosimy o zgarnizonowanie moich kolonii. Ostatnio poradziliście sobie szampańsko. Jak i byłoby miło, gdybyście zgarnizonowali jeszcze Okinawę. Czy coś jeszcze tu jest mojego? Chyba już nie. To były chyba wszystkie kolonie, jakie zdecydowałem się przejąć. Tu jeszcze oczywiście mamy pozostałości naszych kolonii w Afryce. Teraz tak, konarmia tutaj sobie stacjonuje. Jakie tu mamy ładne armie. Brązowa jest armia, która już nie musi garnizonować, bo to już są moje regiony. Jak tu jest teraz z oporem? Nie ma, bo nie ma roszczeń. Miło. Zielona armia zatem. Front z Rosją, załóżmy, z jakimś takim roboczym planem w pizdu im. Mam głupi plan. O, może z takim roboczym planem. Ty jesteś zgarnizonowany, ty sobie zrób linię frontu na przykład z Polakami, załóżmy, z jakimś frontem takim. Ty na przykład zrób front z nimi, załóżmy, z frontem takim, załóżmy. Ty kolego w sumie zrób front nawet tutaj z atakiem, nie wiem, takim, załóżmy. Któż to jest? To są jakieś Węgry, nie wiem, czy one są nawet. Co, czyjeś marionetką? Nie, zostaje po prostu wyzwolone. I tyle. I to, moi drodzy, myślę, że jest fajne skwitowanie kampanii. Nie wiem, czy chcecie, żebyśmy grali ją jeszcze, bo tak, za to serwer to jest generalnie już dupa. Nie potrafią za specjalnie powalczyć już. Nie mają nawet jakieś turbo dużo wojska, właśnie. Trzy razy tyle samolotów. Średnio moje dywizje są 2-3 razy lepsze. Floty nie posiadają. Tak szczerze, to ich kurde Międzymorze ciśnie i nie wiem, jeszcze teraz Bułgaria będzie ich cisnęła. Więc ja to jakoś nawet za bardzo nie widzę ich kurde walczących, bo znowu jak? Kim wy jesteście teraz? Demokracją, tak? No. Tyle.
Więc co? Myślę, że to jest dobre moment na zakończenie. Mam pomysł, żeby może jakąś nową serię zrobić, ale to już wkrótce, więc co? Bardzo serdecznie Wam dziękuję za serię. Mam nadzieję, że się podobało. No i co? Ja bym Ignacy, byście Wy, a to był Hearts of Iron 4, moi drodzy, Francją. Poszło? Myślę, że okej. Widzimy się w przyszłym materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!